Cześć, nazywam się Adrian Szydlik, jestem radcą prawnym i zapraszam Cię na przygotowany przeze mnie kurs z podstaw prawa karnego. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się tematyką wyłączenia odpowiedzialności karnej. Przede wszystkim odpowiedzialność karna w polskim prawie jest zasadniczym elementem systemu prawnego, mającym na celu ochronę społeczeństwa poprzez karanie jednostek za popełnienie przestępstw. Jednakże istnieją pewne sytuacje, w których osoba podejrzewana o popełnienie przestępstwa może być objęta wyłączeniem odpowiedzialności karnej. Wyłączenie odpowiedzialności karnej oparte jest o tak zwaną kontratypy, które zostały wprost wskazane na gruncie kodeksu karnego. Jeśli mówimy o kontratypie w kontekście polskiego prawa karnego, to odnosi się to do okoliczności wyłączającej bezprawność czynu. Jednym z kontratypów wskazanych na gruncie kodeksu karnego jest obrona konieczna. Jeżeli bowiem osoba działająca w obronie swojego życia, zdrowia, wolności lub mienia używa środków obrony, które są proporcjonalne do zagrożenia i nie przekraczają granic konieczności, to taka obrona może wyłączać bezprawność czynu. Zgodnie bowiem z artykułem 25 paragraf 1 kodeksu karnego nie popełnia przestępstwa. Kto w obronie koniecznej odpiera bezpośredni, bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro chronione prawem. Obrona konieczna opiera się na kilku kluczowych założeniach. Przede wszystkim konieczne jest istnienie bezpośredniego i bezprawnego zamachu na dobro chronione prawem, takie jak życie czy zdrowie. Ponadto obrona musi być proporcjonalna do zagrożenia, a jej skutki nie mogą przekroczyć określonych granic. Zamach ten musi być także bezpośredni, to jest stwarzać takie niebezpieczeństwo dla dobra prawnego, które może się natychmiast zaktualizować. Trwa on tak długo, jak długo trwa stan niebezpieczeństwa utrzymywany zachowaniem napastnika. Musi być on także bezprawny, czyli sprzeczny z obowiązującym porządkiem prawnym, a także rzeczywisty, to znaczy musi istnieć w obiektywnej rzeczywistości, a nie tylko w wyobraźni podejmującego obronę. Zasada proporcjonalności jest kluczowym elementem obrony koniecznej. Obronę można stosować tylko o tyle, ile jest to niezbędne do odparcia ataku. Jeżeli osoba broniąca użyje środków przekraczających granice konieczności, może ponieść odpowiedzialność karną. Wyróżniamy zatem następujące warunki obrony koniecznej: zamach, bezpośredni, bezprawny, rzeczywisty oraz obronę, która musi być konieczna i współmierna do niebezpieczeństwa zamachu. Przekroczenie zatem granic obrony koniecznej nie wiąże się od razu z odpowiedzialnością karną sprawcy. Wszystko zależy od konkretnego przypadku. Warto także wskazać, że naruszenie granic obrony koniecznej może przyjąć dwie formy. Eksces intensywny, który manifestuje się poprzez zastosowanie nadmiernej siły w stosunku do poziomu zagrożenia atakiem, oraz eksces ekstensywny, który polega na podjęciu obrony przedwcześnie, jeszcze zanim zagrożenie faktycznie się pojawiło. Poza tym, kodeks karny wskazuje nam także, iż nie podlega karze, kto przekracza granice obrony koniecznej pod wpływem strachu lub wzburzenia usprawiedliwionych okolicznościami zamachu. Kolejnym z omawianych jest kontratyp wyższej konieczności. Stan wyższej konieczności to sytuacja, w której osoba popełniająca czyn zabroniony działa w celu uniknięcia znacznie poważniejszego zła. W takiej sytuacji, gdy czyn jest proporcjonalny do zagrożenia, może zachodzić kontratyp. Według bowiem artykułu 26 paragraf 1 kodeksu karnego nie popełnia przestępstwa, kto działa w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego jakiemukolwiek dobru chronionemu prawem, jeżeli niebezpieczeństwa nie można inaczej uniknąć, a dobro poświęcone przedstawia wartość niższą od dobra ratowanego. Stan wyższej konieczności zakłada, że osoba podejmująca działania zabronione przez prawo robi to w celu uniknięcia niebezpieczeństwa, które byłoby znacznie większe niż samo naruszenie prawa. Niebezpieczeństwo powinno mieć charakter bezpośredni i rzeczywisty. Kluczowe jest, aby istniało bezpośrednie zagrożenie, a środki podjęte w celu uniknięcia tego zagrożenia były proporcjonalne do ewentualnego dobra, jakie mają chronić. Jak w przypadku obrony koniecznej, także w przypadku stanu wyższej konieczności, istotne jest zachowanie zasady proporcjonalności. Działania podejmowane w celu uniknięcia większego zła nie mogą przekroczyć granic konieczności. Ważne jest także w tym wypadku, że dla zaistnienia tego kontratypu konieczna jest sytuacja, gdzie danego niebezpieczeństwa nie można inaczej uniknąć, a dobro poświęcone przedstawia wartość niższą od dobra ratowanego. Wartość ta powinna być widoczna gołym okiem i mieć obiektywny charakter. Wyrażona została zatem tutaj zasada subsydiarności, która to wyraża się sformułowaniem: jeżeli niebezpieczeństwa nie można inaczej uniknąć. Oznacza ona, że działanie w stanie wyższej konieczności jest możliwe tylko wtedy, kiedy jest to niezbędne. Jak wskazywał zaś Sąd Okręgowy w Gliwicach, stan wyższej konieczności zachodzi tylko wtedy, gdy niebezpieczeństwa nie można inaczej uniknąć, przez co należy rozumieć, iż ujemnych konsekwencji niebezpieczeństwa nie sposób uniknąć inaczej, jak tylko poprzez poświęcenie innego dobra chronionego prawem.
Dopóki istnieje możliwość uniknięcia ujemnych następstw, owego zagrożenia w postaci zniszczenia lub uszczuplenia dobra, chronionego bez poświęcania innego dobra korzystającego z ochrony prawnej, dopóty poświęcenie tego ostatniego nie jest realizacją stanu wyższej konieczności. Jednakże paragraf drugi wskazanego przepisu wskazuje nam także, że nie popełnia przestępstwa. Także ten, kto, ratując dobro chronione prawem, w warunkach określonych w paragrafie pierwszym, poświęca dobro, które nie przedstawia wartości, oczywiście wyższej od dobra ratowanego. W przepisie paragrafu pierwszego jest mowa zatem o uchyleniu bezprawności czynu, zaś w paragrafie drugim o uchyleniu winy. Regulacji tej jednak nie stosuje się, jeżeli sprawca poświęca dobro, które ma szczególny obowiązek chronić nawet z narażeniem się na niebezpieczeństwo osobiste. Taki szczególny obowiązek może wynikać z ustawy lub umowy. W razie zaś przekroczenia granic stanu wyższej konieczności, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia. Kolejnym z omawianych jest tak zwane ryzyko nowatorskie. Uzasadnieniem dla akceptacji pewnego stopnia ryzyka jest konieczność zapewnienia rozwoju postępu w różnych dziedzinach życia społecznego i gospodarczego oraz nowatorskich rozwiązań, które inaczej nie byłyby możliwe. Jak każdy kontratyp, opiera się on na kolizji określonych dóbr. Nie każdy eksperyment jest jednak dopuszczalny w świetle prawa. Eksperyment jest bowiem niedopuszczalny, bez zgody uczestnika, na którym jest przeprowadzany, należycie poinformowanego o spodziewanych korzyściach i grożących mu ujemnych skutkach oraz prawdopodobieństwie ich powstania, jak również o możliwości odstąpienia od udziału w eksperymencie na każdym jego etapie. Szczególne zasady i warunki dopuszczalności eksperymentu medycznego określa ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Jej rozdział czwarty. Kolejnym z omawianych jest błąd co do okoliczności stanowiącej znamie czynu zabronionego. Według artykułu 28 paragraf 1 ustawy nie popełnia bowiem przestępstwa, kto pozostaje w usprawiedliwionym błędzie co do okoliczności stanowiącej znamie czynu zabronionego, czyli błąd co do faktu. Błąd polega na niezgodności między obiektywną rzeczywistością, a jej odbiciem w świadomości sprawcy i może polegać na urojeniu lub nieświadomości. Błąd co do okoliczności stanowiącej znamie czynu zabronionego występuje, gdy sprawca działa w przekonaniu, że nie popełnia czynu zabronionego lub że zachodzą okoliczności wyłączające bezprawność czynu. Oznacza to, że osoba ta nie zdaje sobie sprawy z faktycznej natury swojego działania. W przypadku uznania błędu co do okoliczności stanowiącej znamie czynu zabronionego może wystąpić zwolnienie sprawcy od odpowiedzialności, jednakże skutki błędu zależą od konkretnych okoliczności sprawy. Jako przykład można wskazać sytuację, gdzie funkcjonariusz publiczny przekazuje dokumenty zawierające tajemnicę państwową agentowi obcego wywiadu podającego się za dziennikarza. W związku z błędem, co do okoliczności stanowiących znamie czynu, zabronionego funkcjonariusz publiczny nie będzie odpowiadał za szpiegostwo, tylko za ujawnienie tajemnicy państwowej. W tym wypadku przedmiotem błędu co do faktu mogą być okoliczności stanowiące znamiona strony przedmiotowej czynu zabronionego, podmiotu w zakresie właściwości sprawcy przy przestępstwach indywidualnych i przedmiotu. Do strony przedmiotowej przestępstwa zalicza się natomiast czyn, zachowanie się podmiotu, czas i miejsce czynu, sytuację, w jakiej czyn popełniono, czy też sposób popełnienia i przedmiot wykonawczy czynu. Do tego aspektu nigdy zaś nie zaliczymy strony podmiotowej czynu zabronionego. Do znamion strony podmiotowej zalicza się umyślność i nieumyślność, występujące w przypadku każdego typu czynu zabronionego, a także cel działania i motywacje sprawcy, których jednak włączanie do opisu typu czynu zabronionego nie jest nieodzowne. Warto w tym kontekście także wskazać, że odpowiada na podstawie przepisu przewidującego łagodniejszą odpowiedzialność sprawca, który dopuszcza się czynu w usprawiedliwionym błędnym przekonaniu, że zachodzi okoliczność stanowiąca znamie czynu zabronionego, od której taka łagodniejsza odpowiedzialność zależy. Drugim ze wskazanych rodzajów jest natomiast błąd co do okoliczności wyłączającej odpowiedzialność. Polega to na tym, iż nie popełnia przestępstwa, kto dopuszcza się czynu zabronionego w usprawiedliwionym błędnym przekonaniu, że zachodzi okoliczność wyłączająca bezprawność albo winę, tak zwany błąd co do kontratypu. Jeżeli zaś błąd sprawcy jest nieusprawiedliwiony, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary. Przepis ten dotyczy urojenia istnienia okoliczności wyłączającej bezprawność, np. urojenia, że zachodzi zamach uzasadniający obronę konieczną lub winę. Warunkiem wyłączenia odpowiedzialności karnej jest jednak, aby błąd sprawcy był usprawiedliwiony.
Regulacja ta odnosi się tylko do sytuacji, gdy błąd dotyczy okoliczności stanowiących znamiona przyjętego przez system prawny kontratypu lub okoliczności wyłączającej winę. Nie obejmuje natomiast przypadku, gdy dotyczy oceny, czy jakaś sytuacja jest przez obowiązujący porządek prawny traktowana jako kontratyp lub okoliczność wyłączająca winę. Kolejnym z przypadków, który wymaga omówienia, jest natomiast nieświadomość bezprawności. Jest to związane z tym, że nie popełnia przestępstwa, kto dopuszcza się czynu zabronionego w usprawiedliwionej nieświadomości jego bezprawności. Jeżeli zaś błąd sprawcy jest nieusprawiedliwiony, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary. W tym bowiem wypadku błąd polega na nieświadomości tego, że czyn jest sprzeczny z prawem, czyli błąd co do prawa. W polskim prawie zatem nieświadomość bezprawności odnosi się do sytuacji, gdy sprawca popełnia czyn zabroniony, nie zdając sobie sprawy z jego bezprawności. To ważne zagadnienie w ocenie winy i odpowiedzialności karnej, które uwzględnia psychologiczny aspekt działań przestępczych. Nie zawsze oznacza całkowitą nieznajomość prawa, lecz może obejmować sytuacje, w których sprawca mylnie ocenia zgodność swojego postępowania z normami prawnymi. Nieświadomość co do bezprawności czynu w praktyce oznacza, iż osoba popełnia przestępstwo, nie wiedząc, że jej czyn jest karalny, np. wycina drzewo ze swojego lasu bez zezwolenia. Jak wskazuje bowiem artykuł 31 paragraf 1 kodeksu karnego, nie popełnia przestępstwa, kto z powodu choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego lub innego zakłócenia czynności psychicznych nie mógł w czasie czynu rozpoznać jego znaczenia lub pokierować swoim postępowaniem. Wówczas mówimy bowiem o tak zwanej osobie niepoczytalnej. Niepoczytalność ta może wynikać zatem z choroby psychicznej, np. dwubiegunowości, upośledzenia umysłowego czy też innych zakłóceń w psychice sprawcy. Są to przyczyny, zaś kodeks wymienia także dwie konsekwencje tego stanu: brak zdolności rozpoznania znaczenia czynu i brak zdolności pokierowania postępowaniem przez sprawcę. Aby można było mówić o niepoczytalności, konieczne jest zatem wystąpienie którejś z przyczyn oraz któregoś ze skutku. Brak zdolności rozpoznania znaczenia czynu dotyczy zarówno jego znaczenia prawnego, że jest to czyn zabroniony, jak i faktycznego. Sprawca nie uświadamia sobie na przykład, że uderzenie nożem człowieka może wyrządzić mu krzywdę. Brak zdolności pokierowania postępowaniem polega natomiast na braku zdolności do podjęcia decyzji o określonym zachowaniu się i poddaniu zachowania kontroli intelektualnej. Sąd, biorąc pod uwagę opinię biegłych psychiatrów, ocenia, czy sprawca był w chwili popełnienia czynu niepoczytalny. Czym innym jest jeszcze poczytalność ograniczona. Jeżeli bowiem w czasie popełnienia przestępstwa zdolność rozpoznania znaczenia czynu lub kierowania postępowaniem była w znacznym stopniu ograniczona, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary. Ma to zatem charakter fakultatywny. Ograniczona poczytalność odnosi się do sytuacji, w której sprawca, choć zdolny do rozpoznania bezprawności, jest zdolny do niej tylko w ograniczonym zakresie. Może to wynikać z zaburzeń psychicznych lub innych czynników wpływających na zdolność oceny moralnej lub kontrolę nad własnymi działaniami. Jak wskazywał natomiast Sąd Apelacyjny w Warszawie, artykuł 31 paragraf 3 kodeksu karnego uzależnia odpowiedzialność od zawinionego upojenia się alkoholem lub odurzenia innym środkiem, polegającego na tym, że sprawca przewidywał, iż doprowadzi się do takiego stopnia upojenia, albo przynajmniej mógł to przewidzieć. Sprawca, który nadużywa alkoholu oraz środków odurzających i wprowadza się dobrowolnie w stan upojenia prostego, znając skutki spożywania alkoholu czy narkotyków, działa na własne ryzyko poniesienia odpowiedzialności karnej. Stanowi to niewątpliwie wyłom od zasady winy, gdyż przyjmuje się fikcję umyślności, a to dlatego, że chodzi tu o obronę społeczeństwa przed osobami nadużywającymi alkoholu, zażywającymi narkotyki i dlatego zachowanie takiego sprawcy ocenia się, porównując dany przypadek, z hipotecznym przestępstwem sprawcy trzeźwego o podobnych właściwościach inteligencji czy doświadczenia życiowego. W praktyce przyjmuje się, że dorosły i w pełni poczytalny człowiek, konsumując w dużych ilościach alkohol lub zażywając środki odurzające, ma możliwość i powinność przewidywania takich następstw swojego zachowania. Na koniec warto wspomnieć, że w polskim prawie karnym toczą się debaty na temat istnienia tzw. kontratypów pozaustawowych. Kategorii, które nie mają bezpośredniego odzwierciedlenia w ustawach, ale są wynikiem tradycji, praktyki lub zwyczaju społecznego. Gdańska Szkoła Prawa Karnego podnosi istnienie takich kontratypów w przeciwieństwie do krakowskiej szkoły, która zakłada ich brak. Przykładami kontratypów pozaustawowych miały być na przykład kontratyp lanego poniedziałku czy zasady wynikające z tradycji, które mogą wpływać na ocenę pewnych zachowań. Krakowska Szkoła Prawa Karnego, reprezentowana m.in. przez doktora Mikołaja Małeckiego, kwestionuje istnienie kontratypów pozaustawowych. Zdaniem tej szkoły, prawo karne powinno opierać się wyłącznie na treści ustawowej.
Istnienie takich kontratypów do oceny pozostawiam każdemu z Was, niemniej jednak mi bliżej jest do koncepcji, iż kontratypy powinny być skodyfikowane i wynikać z ustawy. Podsumowując zatem, wyłączenie odpowiedzialności karnej w polskim prawie jest kompleksowym zagadnieniem, uwzględniającym różnorodne sytuacje i aspekty prawne. Wymaga ono precyzyjnej analizy okoliczności danego przypadku oraz zastosowania odpowiednich przepisów prawa. Ostateczna decyzja w tej sprawie zawsze zależy od sądu, który bierze pod uwagę wszystkie istotne fakty i prawne kwalifikacje danego zdarzenia. Oprócz tego mam dla Ciebie jeszcze krótki kazus. Józef w trakcie powrotu z jednej z imprez został napadnięty przez większego od siebie mężczyznę. Groził mu on pobiciem i raz uderzył go lekko w brzuch. Po ataku Józef wyjął nóż, którym kilkukrotnie dźgnął napastnika i uciekł z miejsca zdarzenia. Czy w tym wypadku możemy mówić o obronie koniecznej? Odpowiedź: rozważenia tutaj wymaga to, czy doszło do przekroczenia obrony koniecznej. Zgodnie z artykułem 25 paragraf 2 ustawy, w razie przekroczenia granic obrony koniecznej, w szczególności gdy sprawca zastosował sposób obrony niewspółmierny do niebezpieczeństwa zamachu, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia. W tym wypadku sąd może zatem uznać, że doszło do przekroczenia granic obrony koniecznej z uwagi na ataki nożem Józefa w stosunku do napastnika, który lekko uderzył go w brzuch. Niemniej jednak sąd na tej podstawie mógłby także złagodzić karę dla sprawcy, a nawet odstąpić od jej wymierzenia. Na koniec lekcji w ramach zadań aktywizujących przemyśl poniższe pytania. Postaraj się wypisać sobie na kartce odpowiedzi na te pytania, a w razie wątpliwości znajdź odpowiedzi w przepisach albo odcinku. Zadanie pierwsze. Jak zdefiniujesz kontratypy? Zadanie drugie. Wymień okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną wskazane w kodeksie karnym. Zadanie trzecie. Na czym polega kontratyp obrony koniecznej, a na czym kontratyp wyższej konieczności? Zadanie czwarte. Jak w ustawie karnej kształtują się kwestie dotyczące odpowiedzialności sprawcy znajdującego się w stanie niepoczytalności? Jest to trzeci i ostatni z darmowych odcinków, które znajduje się na naszym kanale. Koszt zakupu dostępu do całego kursu to 109 zł. W skład pakietu wchodzą filmiki, nagrania, podręcznik, kazusy oraz wiele innych. Dla pierwszych osób dorzucamy bonusowy moduł dotyczący sposobów szybkiej oraz efektywnej nauki. Dostęp do pełnej wersji kursu możliwy jest do wykupienia na stronie wskazanej na grafice po bezpłatnej rejestracji albo bezpośrednio z linku, który umieszczamy w opisie filmu. Gwarantujemy pełne zadowolenie z kursu albo zwrot pieniędzy. Co roku w styczniu dodajemy także dodatkowy odcinek, w którym opowiadamy o wszystkich nowelizacjach z ostatniego roku z danej gałęzi prawa. Tak więc nasze kursy są zawsze aktualne i zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Na życzenie możemy wystawić także dla Ciebie imienny certyfikat potwierdzający ukończenie kursu. W kolejnym z odcinków zajmiemy się tematyką kar, środków karnych, przepadku i środków kompensacyjnych. W opisie do filmiku znajdziecie więcej na temat prawa handlowego w formie artykułu ze źródłami. Zapraszamy też na nasze media społecznościowe. Wszystkie linki zamieszczamy w opisie. Na koniec jeszcze bibliografia, na podstawie której przygotowaliśmy dzisiejszy materiał. Jeśli masz jakieś pytania, problemy albo pomysły, jakie tematy powinniśmy poruszyć w kolejnych odcinkach, pisz śmiało w komentarzu. Do usłyszenia.